jesteśmy od Janusza, wyjeżdżamy do Rumunii. Lada chwila. Perwusik! Cześć! Sorry, że się trochę spóźniłem. Postawił coś w barze, ale myślałem, że tu jest bliżej. No właśnie. Co wam się jeść? Tak średnio. Chodźcie zamawiać! Cześć! Cześć! Dźwigniesz mój nóż? Czekaj. A czemu tak zrobiłeś? Zobacz sobie, na drugim biegu byłem, wiesz? No dobra. Ja podejrzewam, że to zrobił dla filmu chyba. Kupuję sobie tutaj nagrobkową sprawę. To jest to, co mnie najbardziej odzwierciedla. Pasażery w otwartej trumnie wiedzą auto. Baranina dobra. Mechanik, bateria. No, mechanik, jest tu coś. Bateria Czekam już 20 minut, chłopaków nie widać. Jak usłyszę pomrukiwanie niedźwiedzia, to pewnie harakiri, to są już kij jakiś. Rozumiesz coś? Nóż, kilometr. Thank you.
i tam by było na tyle. Stop, dalej nie pojedziemy. Pojedliśmy, popiliśmy. Za chwilę będziemy robić to z Albinem. Pojebało panu? Jabłka sprzedaje pan? Proszę? Jabłka pan jabłka, sprzedaje? Jabłka, 20 groszy za kilo. Nie ma sensu, tam pan czeka, idzie chmura, no. Przemoczyło cię? Przebieraj się. Nie, pierdolę ja. Znalazłem dwie podkowy. Jedna dla ciebie, druga za mnie. No dzięki. Nagroda, że poczekałeś. Super, tak. Dzięki. Kupa niedźwiedzia! Ja pindole. Trzeba spierniczać. Ja się cieszę, że my to przejechali, bo poznaję możliwości tego motoru. Jesteśmy w Rumunii na słynnej Transalpinie, która jest już po części asfaltowana. Myślę, że w tym roku uda się całą wyasfaltować Rumuną. W tym momencie zaniknie blask tej trasy i ludzie z
kamperami, osobówkami będą ją przemierzać wzdłuż i wszerz.